Cześć, witam Cię w kolejnej lekcji. Praca domowa. No, dotrwaliśmy do końca y, drugiego modułu. Jako Twoje zadanie domowe to będzie powrócenie do wszystkich poprzednich lekcji, przejrzenie i zapisanie sobie tych ćwiczeń, o których mówiliśmy w trakcie lekcji. Zapisanie spowoduje, że po prostu lepiej zapamiętasz i będziesz mógł zawsze wracać do tych, do tych wyszczególnionych elementów, o których mówiliśmy. To jest bardzo istotne, żeby do tego wrócić. Przejrzyj też wszystkie ćwiczenia, które e, zamieszczałem przy e, kolejnych, kolejnych lekcjach. Nie przy każdej lekcji są ćwiczenia do ogrania, natomiast tutaj pod tą lekcją e, wrzucę trochę ćwiczeń różnych, e, bardzo różnistych, e, na, na rozwój umiejętności, rozwój, rozwój tych rzeczy takich, e, tych, e, tych podstawowych, ale też nie tylko. W tych w plikach, które zostaną wrzucone, będzie wszystko też opisane. Tam będą od razu instrukcje. Tam, gdzie trzeba coś wyjaśnić, tam będzie po prostu wyjaśnione, żebyś miał łatwy pogląd, łatwą możliwość po prostu przeanalizowania tego, co w tych ćwiczeniach jest. No i oczywiście, przejrzenie tych wszystkich ćwiczeń, przećwiczenie tych ćwiczeń, ważne, żeby to zagrać. Codziennie, żeby na przykład wybierać sobie pewne ćwiczenia jako codzienne, niezbędne ćwiczenia. Ja to w ten sposób nazywam codzienne, niezbędne ćwiczenia, które Yy, mamy sobie zapisane, wydrukujemy nawet sobie to ćwiczenie i wiemy, aha, jako pierwsze gram to codziennie, codziennie przy graniu półgodzinnym dziennie, jeżeli dasz radę grać pół godziny dziennie to wspaniale, jeżeli dasz radę godzinę grać dziennie to też wspaniale, ale przy tym półgodzinnym czy godzinnym yy, harmonogramowym takim yy, ćwiczeniu codziennym, to o, pierwsze ćwiczenie pyk, gramy, żeby nie zastanawiać się coż to mogę jeszcze następnego yy, wymyśleć, prawda, czyli trzymanie się właśnie tych tych wszystkich ćwiczeń podczas grania codziennego, przeanalizowanie, yy, przejrzenie wszystkich lekcji i przećwiczenie tego, co mówiliśmy w lekcji, w lekcjach wszystkich po kolei. I dopiero wtedy przejdź do następnego, do następnego modułu. Yy, nie pomijaj żadnych lekcji, ćwiczymy, targamy struny i po prostu gramy, nie śpimy. Także do zobaczenia w następnym module.